Witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu. Upał, żar z nieba. Masakra. Cześć. Byłam w sklepie na małych zakupach. No i kupiłam sobie, wiecie co, bo specjalnie pojechałam po tortownicę, bo chcę tortu piec dla Laury, bo ma urodziny. A nie mam tortownicy, bo była i się gdzieś oczywiście zmyła. Nie wiem, czy dobrze jesteście ustawieni. Więc tak, biorę się już zaraz za sprzątanie i szykowanie obiadu, ale wam chciałam pokazać, kupiłam sobie taką, jeszcze była czarna, chyba z lepszego tego materiału, ale tą jak kiedyś sobie kupiłam chyba w Pepco, to mi dobrze też służyła, bo ja i tak nigdy nie smaruję, tylko zawsze papierem wykładam, więc kupiłam sobie taką, wiecie, zwykłą tortownicę z tym właśnie otwieranym, bo to do ciasta czy do czegoś to mi się też przyda. I kupiłam sobie w końcu formę do tarty, bo nie mam. Co byłam gdzieś, to zapominałam. A teraz jak pojechałam, to od razu sobie wezmę tą do zrobienia tarty, bo czasami bym chciała jakąś tartę zrobić, albo właśnie mam chęć zrobić też z tego tartę z cukinią i to zawsze, wiecie, no nie miałam, więc w końcu mam, można powiedzieć. Od razu sobie to wzięłam. Wzięłam Laurze kubeczki takie z unikornami takimi. Jakieś takie do babeczek, wiatraczki do dekorowania. Talerzyków nie wzięłam, bo takich nie było, jakie się by podobały. Balonika. Dla tego małego kota, bo mam też kuwetę na górze. Mi się nie chce, wiecie, latać do tej tu i tam i to tak. To wzięłam na górę łopatkę, bo wiecie, koty na górze te duże się nie załatwiają. Ewentualnie jak już potrzebują, to na dole zrobiłam w tej dużej kuwecie. I tu się sprząta, ale tak jak mówiłam, one na dwór chodzą, już robią na dworzu. Ale właśnie taką łopatkę na górę chciałam mieć, to sobie, znaczy, no musiałam mieć, to sobie wzięłam. Po prostu. Amelka sobie wzięła kredki z myślą do szkoły. Mówi, że przetestuje sobie tą firmę i sprawdzi. Bo tutaj jedna z Was napisała mi, że też chodzi do szkoły o tym kierunku i napisała właśnie, że ołówki i kredki dobrej firmy. No i wzięła takie i jeszcze ołówki, ale to jeszcze i tak kupimy jeszcze inne, tak wzięła do przetestowania. Laurze wzięłam jeszcze, Laura, tu masz jeszcze piłeczkę, taką gumową piłeczkę do basenu. Tu jeszcze Laura wzięła sobie temperówkę, bo jej się spodobała, bo z kotkiem upatrzyła, ona z tymi kotkami ma fazę, więc taką z pudełeczkiem sobie jeszcze dobrała. Taką pętel, gumkę, to też z myślą jeszcze o Laurze. Czy to Amelka sobie wzięła? Nie wiem. I kleję te magiki. Ja wzięłam przecież w Jankach, jak byłam, te magiki, ale w tubce. A mi się wydaje, że te będą lepsze po prostu, tak jak do smarowania, tak? A nie widziałam w Jankach, albo po prostu mi w oko nie wpadło, bo mi tamte wpadły w oko i wzięłam tamte. To najwyżej tamte zostaną czy tam dla Amelki, czy do domu, a te jeden pójdzie do szkoły. A drugi do piórnika, zobaczymy. Tylko mogłyby być trochę mniejsze, one są dosyć duże. Mogłyby być mniejsze, ale wzięłam to, co było, bo nic innego nie było. Trzy paczki wzięłam takich tych rzepów do siatki na owady, ale to z myślą o tym kocie małym. Dlatego, że ja, jak wiecie, ja mam cały czas balkon otwarty, te koty duże wchodzą, wychodzą. No i zastawiłam sobie to okno, żeby ten mały kot mi na dwór nie wychodził. Póki co. I on no nie był chętny, ale podłapał wyskakiwanie oknem z tego gościnnego. Mamy taki mały pokój, taki pokój gościnny. I tam jest otwarte okno. Jak jest gorąco, to otwieramy go na szerokość. No i te koty też tam wchodzą i wychodzą. I powiem Wam, że jak te okno tam jest otwarte, to taki fajny przeciąg się robi w takie upały. No i parę dni temu ten mały kot podłapał, że zaczął mi wyskakiwać z tego okna, tak jak te stare koty. No i mówię, nie, no tak nie może być. A wiecie, no nie będę okien zostawiała nie wiadomo czym. Więc sobie wymyśliłam, że po prostu powkładam siatki. Jedną siatkę na balkon gdzieś mam, ale gdzie to nie wiem, bo ja tego nie praktykowałam, bo to zawsze nie zakładałam tych siatek na te muchy czy komary, bo mówię, te koty chodzą, wychodzą cały czas. I wiem, że jest taka siatka z takim otwieranym, ale jak mi to się otworzy i się nie domknie, to on mi i tak tędy ucieknie.
i tak, to dlatego nie brałam tego z tym otworem, bo była też taka na duży mój balkon i po środku ma ten rzep taki, że się otwiera i zamyka, ale wiecie, jak nie będzie Sonia podłapie i będą wchodzić, wychodzić, no to jak się w końcu nie zamknie, no to on, ten kot mi wyjdzie. W każdym bądź razie, jak byłoby tak chłodno, no to nie ma problemu, byłoby do przeżycia, ale że teraz są te upały i te upały mają być jeszcze tydzień, no to ja po prostu muszę mieć okna otwarte, żeby jakieś tu powietrze w tym domu było. No i sobie wymyśliłam, że kupię sam ten rzep do okien, bo ja mam firanki takie z drobnym oczkiem, nie, to takie, no tak jak właśnie jak na muchę, coś takiego, ale to jest typowo firanka i mam tych firanek bardzo dużo, bo kiedyś mi też teściowa dawała niby na to okno, ale wszystkie były za, na to okno balkonowe, tarasowe, ale one wszystkie były za krótkie, no i one wiecie, od sufitu do tego, a na okno byłoby dobre, no i one tak położyłam i tak leżą. To i sobie wymyśliłam, że od środka sobie właśnie tą siatkę położę, tą taśmę przykleję i po prostu te firanki poprzyczepiam i to się też będzie przecież na tym trzymać. I wzięłam trzy. Wzięłam trzy, bo jedne ma 5 metrów 60 cm. I wzięłam z myślą w balkonie, w sypialni, w oknie balkonowym w sypialni, bo my na górze nie mamy okien, mamy balkony. Okna, drzwi balkonowe mamy, takie otwierane, a tak czt. Tylko w łazience na górze jest okno, takie duże, o, takie samo jak te tutaj, identyczne. A u Laury, u nas sypialni i u Amelki to nie ma okien, tylko jest balkon, po prostu dwa skrzydła balkonów, dobrze mówię, wiecie o co chodzi. W każdym bądź razie, jak te okna są otwarte, no to ten mały kot wychodzi na balkon. Ja się boję, że on mi wyskoczy po prostu. No i tam w tamtych oknach też chcę, przynajmniej w dwóch. A jak mi starczy, to w trzech. Zobaczę, wzięłam trzy, powinno mi starczyć według moich wliczeń. Jak nie, to sobie jeszcze jedno pojadę i dokupię. I zrobić to, żeby były tam okna otwarte. Bo lufcik to wiecie, lufcik to lufcik, ale okno musi być też otwarte. Tak jak na przykład... Dzisiaj był żar z nieba, a ja spałam na górze i ja nie mogłam tego balkonu otworzyć, bo bym sobie na noc otworzyła i wiaterek przewiew byłby fajny. To ja nie mogłam tam oddychać, bo przecież się bałam, że mi ten kot, on śpi w łóżku i lata, w nocy się bawi, to się bałam, że on mi wyskoczy i miałam lufcik, no i myślałam, że padnę po prostu w nocy. Więc dlatego sobie tak wymyśliłam i zaraz, ja już wczoraj sobie te firanki poprałam, poszykowałam, one szykowane i ja zaraz to szybko zrobię. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Się rozgadałam na ten temat, nie? I brytwankę. Jeszcze sobie wzięłam taką. Ja mam dużą i taką keksówkę. A to jest taka keksówka, ale jakby taka na pasztet albo na chleb. Bo jest taka mniejsza, szersza, a mniejsza. I śmiać mi się chce, bo jest cena poprzednia 6,99, a teraz obecna 9,50, bo prześwituje. Więc taką sobie wzięłam jeszcze keksówkę właśnie na jakieś takie zapiekane, coś takiego, wiecie, czy pasztet, czy nawet jakiś chleb jakbym zrobiła, czy coś takiego, to. No, no i jeszcze, ale tam mam chleb, bułki, jeszcze mam pierś z kurczaka i jeszcze wzięliśmy Laurze szampana party w wersji o smaku gumy balonowej, więc będzie dzisiaj impreza. I mam jeszcze lody w zamrażalce, ale lody to już będą później. Dobra, biorę się za ogarnianie. Muszę założyć ten stanik, ten sportowy, bo ja się ugotuję w tej bluzce. Szału zaraz dostanę. Przebieram się, zrobię sobie chyba coś do picia. Zaraz i... No i co, zrobię ten obiad i biorę się za te okna. Nie, najpierw za te okna. No, i za tort oczywiście. Dobra, Laura, opowiadaj o swoich prezentach. No. To jest? Syrenka. To jest syrenka. Syrenka. I tą syrenkę się włącza tutaj gdzieś z boku. Jest taki guziczek. Zaraz odpakujemy, pokażemy. I ona chyba świeci, więc to. Tutaj są takie... Odpakować? No, odpakuj. Tutaj są koniki, kura, kogut, no kaczki. Takie kaczki. Takie wiejskie zwierzątka. O, tutaj kogut czerwony. Laura bardzo takie lubi i takie właśnie chciała, więc to. I to jest jeszcze fajne, bo to jest, zobaczcie, do basenu sobie wzięła to właśnie. Z myślą o basenie, nie wiem, czy dobrze widać,
małże jakieś są, delfiny, rekiny i to będzie sobie w wodzie pływało w basenie, taką będzie miała też fajną zabawę. O, takie to symboliczne prezenty. I dzisiaj taki obiadek, sałatka z pomidorów i z cebulką. Tak samo jak i wczoraj, tylko bez ogórka, fryteczki i kotlecik z piersi kurczaka. Zapomniałabym Wam pokazać, jestem w trakcie robienia tortu dla Laury. Upiekliśmy biszkopt, Amelka zrobiła ten biszkopt z książki, co robiła kiedyś, takie ciasto z owocami. Do tego kupiłam krem już taki gotowy, waniliowy smak, taki w 3 minutki. I to teraz już przekroiłam ten biszkopt na pół, jedną warstwę wyłożyłam tym kremem, drugą wyłożę naokoło. Będzie posypane taką posypką, bo sobie Laura taką zażyczyła i na górę będą truskawki ze słoika z kompotu wyłożone i będzie pychota. I torcik jednak będzie, znaczy już jest, z malinami. Tak, Laura? Mhm. Bo sobie Laura zażyczyła z malinami, więc posypałam tą posypką, poukładałam malin, ale i mam tyle malin, słuchajcie, na krzaku, że sama byłam zdziwiona. Nie spojrzałam wcześniej, bo bym jeszcze go przyłożyła malinami, ale tak będzie gitara. Laura, sobie świeczuszki układasz, czy mam Ci poukładać? No to układę świeczki i zaraz będziemy dmuchać. Znaczy, Ty będziesz dmuchać. A my będziemy Ci starać śpiewać. Gotowe. Śpiewamy? I torcik tak nam wyszedł. Dobry w miarę był. W miarę się nam udał. Pojedliśmy. Teraz pękniemy chyba. Z przejedzenia. Co, Laura? No. Smakował Ci? To schowamy do lodówki. Na później będzie, albo jutro do kawki na rano. Jeszcze tak, kubeczki zostały. Mamy kolejny dzień. Nic dzisiaj nie nagrałam przez cały dzień, dlatego dogrywam wczorajsze pożegnanie. W nocy przyszła burza. Ale jaka masakryczna burza u nas przeszła. Z deszczem i z ulewą. A co to tam robi? Dopiero zauważyłam, że dywanik tu mam w ogródku. Teraz troszeczkę kropi deszcz. Nie włączyłam filtra i muszę znowu włączyć filtr do tej, o, patrzcie, do tego basenu, bo ta woda jakaś taka się zrobiła dziwna. No, od tego płynu. Teraz pada, słuchajcie, deszcz. To znaczy tak, w nocy była ulewa, padał straszny deszcz, ulewa była niesamowita i burza. Całą noc lało. W każdym bądź razie, w ciągu dnia było upalnie, masakrycznie, a teraz jest godzina 18 i kropi deszczek, chmurki takie i kropi deszczek. A ja przyszłam się z Wami już pożegnać dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie vloga. Życzę wszystkiego dobrego i do jutra. A ja co będę robić? Nie mam zielonego pojęcia. O, malinki tam jeszcze rosną. Więc dziękuję Wam za oglądanie. No i co, do jutra. Trzymajcie się. Pa!